17 kwietnia wspominamy błogosławionego Baptystę Spagnoli, prezbitera. Baptysta urodził się 17 kwietnia 1447 roku w rodzinie urzędników państwowych księcia Mantui. Studiował w Padwie. Jeszcze jako młodzieniec wstąpił do karmelitów w Ferrarze. Nie będąc genialnym poetą, był jednak bardzo wybitnym stylistą łacińskim, naśladującym Wergiliusza. Jego eklogi stawiano w Europie przez kolejnych 150 lat jako najdoskonalszy wzór stylistyczny. Jego teksty cytowali Szekspir, Boswell i Nash. Przyjaźnił się z wieloma wybitnymi przedstawicielami XV-wiecznego renesansu. Z wieloma z nich korespondował. W 1464 roku Baptysta złożył profesję zakonną. Pełnił wiele posług w zakonie, nie zaniedbując przy tym pracy literackiej. Napisał ponad 50 tysięcy wersów łacińskich. Wypełniał także wiele powierzonych mu przez papieży misji dyplomatycznych. Wsławił się wielką miłością Kościoła, którego reformie całkowicie się poświęcił. Sześciokrotnie był wikariuszem generalnym swojej kongregacji, a w 1513 roku został wybrany przełożonym generalnym całego zakonu. Wykorzystywał swoją znajomość z uczonymi do tego, by przyprowadzić ich do Chrystusa. Baptysta zmarł 20 marca 1516 roku w Mantui. Beatyfikowany został w 1885 roku. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce, błogosławiony Baptysta wytrwale naśladował Chrystusa, ubogiego i pokornego. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu, osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.